Witam serdecznie, kochani. Zrobimy tutaj filmik na nowe, tak? Co nowe na daną chwilę, ale co nowe? Co nowe idzie? Lub czemu nie chce przyjść, tak? Zobaczymy tutaj, kochani, na to. I oczywiście wybieramy gromadkę. Co nowe idzie lub dlaczego nie chce przyjść, tak? Zobaczymy. Na trzy gromadki. Dzielimy na trzy gromadki. Państwo wybieracie jedną z gromadek. I lecimy, kochani. Jedyneczka. Co nowe? Co nowego dla jedynki? Co idzie nowe? Idzie jakieś rozstanie z pracą, wyjazd, rozejście. W każdej formie, kochani, idzie rozejście do Państwa. Jeszcze się z tym bijecie. Uważacie, że jest to poczucie straty. Natomiast jak to wyjdzie tutaj Państwu? Będziecie mieli siłę, obserwujcie, bo idziecie po coś dobrego. Tak miało być. Po prostu tak ma być. Staniecie na czystej drodze. Mało tego, dla tych, którzy się rozchodzą z partnerami, z byłymi już partnerami, bo tu się pokazuje, że co idzie, zapominasz, co idzie, odchodzisz, co idzie, wyjeżdżasz, co idzie, ktoś odchodzi, tak? Ktoś odchodzi z Państwa życia tak całkowicie i definitywnie, ja bym powiedziała, ale na chwilę obecną jesteście no, w średniej emocji, bo tutaj są dwie piątki, te najgorsze i jeszcze trójka mieczy i szóstka mieczy, więc tak naprawdę ciężka, to jest bardzo ciężka energia, ale powiem tak, koniec czegoś toksycznego, czegoś być może złego, czegoś, co bardzo Państwa męczyło i powiem tak, być może jest, zabrzmi to irracjonalnie na chwilę obecną, ale znajdziecie siłę, mało tego, zawalczycie o siebie, stajecie na czystej drodze, bo to jest czysta droga, głupiec, tak, idę z lekkością, czyli wejdziecie w lekkość, macie dwójeczkę kielichów i słoneczko, czyli dla tych, którzy uważają, że będą sami, to nie będą sami, idzie nowe, nowa miłość, nowa perspektywa, zadowolenie, jeszcze dziewiątka kielichów, będę szczęśliwy, szczęśliwa, moi drodzy, idziecie po coś dobrego, to co zsyła Wam los, to co idzie nowe, to jest bardzo dobre, czyli poprzez jakąś stratę, poprzez odejście, poprzez stratę zyskacie dwa razy więcej, czyli pewnych rzeczy musicie Państwo doświadczyć, a później wszystko przepięknie obraca się na Waszą korzyść. Już mówię, jak się obraca. Wchodzicie w dwójkę denarów, w głupca, w dwójkę kielichów, w dziewiątkę kielichów i w słoneczko. Nie potrzeba, kochani, nic więcej. Tego Wam, drogie jedyneczki, życzę. Idziecie po coś bardzo pięknego, drogie jedynki. Pamiętajcie o tym. Czasami właśnie poprzez poświęcenie, czasami poprzez dokonanie jakiegoś wyboru, nawet jak wiemy, że coś się sypie, a czasami nawet się zatrzymamy, przyjrzymy się temu i widzimy, że to już się posypało, czy po prostu się samo z siebie nawet posypie w życiu, to nie oznacza, że już nas nic dobrego nie czeka. To właśnie chodzi o to, że to teraz dopiero zaczyna się dobry okres w Państwa życiu, drogie jedyneczki. Lecimy dwójka, co nowe idzie do dwójki. Miłość, dziecko, obrona w zdrowiu, spisywanie nowego losu, coś będziecie podpisywać, czy w formie materialnej, pisemnej, czy będziecie spisywać swój los na nowo, wyjście z jakichś ciężkich sytuacji rodzinnych, pozbycie się tutaj, tak chce los, wiele rzeczy życiowych, też będziecie się cieszyć, tylko jeden problem tutaj, drogie dwójeczki, bo tu się pokazuje, że los chce, żebyś się cieszyła, los chce, żebyś był szczęśliwy, tak, ale u Ciebie jest tak dużo myślokształtów, Ty się tak bardzo boisz tej przyszłości, tak bardzo boisz się zrobić ten krok do przodu, że te nowe po prostu się opóźnia, a masz los chce, żeby wyjść ze strefy komfortu, koniec jakiejś męczarni, trzeba tu spisać swój los, trzeba coś podpisać, trzeba za czymś iść, coś zacząć działać, bo masz asa kielichów i nie powinno być. I jakaż jest dla Ciebie tutaj podpowiedź, że będziesz troszeczkę, owszem, będziesz troszeczkę samotny, samotna, jak najbardziej tak, ale coś zbierzesz, coś osiągniesz, coś zgromadzisz, może stworzysz gniazdo. Czwórka denarów mówi też o gnieździe lub tak naprawdę o zapomnij o tym dwójeczko, bo też tak może być, że zapomnij, spisujesz swój los na nowo, ten los nie musi być taki sam, jak był wcześniej, bo Ty się boisz, że wejdziesz w coś, co jest stare, w coś, co jest powtarzalne. Nie, kochany, kochana, idziesz po coś nowego, po coś pięknego, bo tutaj się tworzysz, tutaj ktoś rządzi, tutaj jest ktoś silny energetycznie. Tutaj koniec jakiegoś uzależnienia od partnera, partnerki, uzależnienia od jakichkolwiek sytuacji.
tu jest zakończenie czegoś, ale boisz się cieszyć, boisz się sięgnąć po to. Musisz się odważyć, bo tu jest ta dziewiątka mieczy, to są tylko twoje myślokształty. Tutaj warto wyjść z tej strefy komfortu, nie czekać, bo tu się pokazuje, że nie czekaj, bo za chwilę przyjdą dobre wiadomości, pokazuje się szansa, wymiana dobrych wiadomości i tworzenie czegoś samodzielnie. Być może w ukryciu, troszeczkę ciszej, troszeczkę z dala od zgiełku, ale pomysł, który ci chodzi po głowie, rzeczy, o którą chodzi, być może jakiś projekt, osiągniesz to, droga dwójeczko, bo tu się pokazuje w samotności. A i owszem, w samotności, natomiast tak jakby z wielką mądrością i tak z tego będą pieniądze, ja bym powiedziała, że będą pieniądze, nowa praca, nowa miłość, bo jest z kielichów, moi drodzy. Także tutaj nie ma pustki, życie nie lubi pustki, tylko karty krzyczą, wyjdź, bo los ci już wręcz zmusza, już ci los daje kopniaka, być może jakąś chorobą, być może tutaj, bo to są hormony, być może gdzieś tam cię pcha, że masz się poruszyć dalej, tak, a ty nie chcesz, stoisz, bronisz się, do przodu, do przodu, do przodu dwójeczko, dlatego że same superlatywy dla ciebie tworzysz. Tylko jakaś wiadomość, zaczekaj, pierwsza wiadomość, która do państwa przychodzi, czy odnośnie pracy, czy odnośnie budowania czegoś, czy jakiegoś spisywania swojego losu, czy tak jakby nadarzająca się sytuacja do tego, żeby przejąć ster, nie wiem, w związku, w pracę, w jakimś działaniu, doprowadzi cię do wielkiego sukcesu. Mało tego, z tego tytułu nie zabraknie ci ani pieniążka, ani osób wokół ciebie. Samotna dwójeczko, nie zostaniesz spokojnie, to ci niesie los, to nowe niesie dla dwójeczek. Pozdrawiam serdecznie, lecimy trójeczki. Co nowego? No tak, trójeczko, ty się będziesz żegnać z pracą. Trójka się żegna z pracą. Tak mi się pokazało. To są karty oczywiście, nie patrzcie tak za mocno na to, tak? Ale to jest jakieś pożegnanie, niechęć już do pracy. Tu jest tak jakby być może ktoś z rodziny straci pracę, bo też tak może być, ale wchodzicie w energię równowagi. Tylko nie chcecie zauważyć jakichś nowych możliwości. Tutaj jest tak jakby nie ma, lub nie macie pracy, bo tu się pokazuje, że nie macie pracy, nie ma równego dawania i brania. Być może macie kogoś, kto nie do końca jest uczciwy względem was, być może jest to osoba, jest to przełożony, przełożona, ale jednocześnie nie wyciągacie wniosków, tak jakby nie chcecie wyciągnąć wniosków z przeszłości, a tutaj karty krzyczą, zawalcz o siebie, nie wewnątrz siebie, nie wewnątrz twórz obrazy tego, że ty sobie z kimś radzisz, tak? Lub tutaj, lub że ktoś sobie nie radzi w waszym życiu, bo tu może być partner, partnerka i równocześnie może być tak, że to ktoś tutaj sobie nie radzi, a na was spoczywa jakiś ciężar obowiązków, tak, czy życiowych, czy codziennych, czy, ale tutaj jest tak jakby idziesz po sprawiedliwość, sięgniesz, ja myślę, że droga trójeczko, sięgniesz po pokłady dobrych pomysłów, dobrego postrzegania siebie, coś ci zostanie dane. Nie wiem co, czy będzie to forma materialna, czy będzie to forma myślowa, tak jakby, czy dobry impuls do działania. I ja myślę, że ruszysz trójeczkę, bo tu się pokazuje, że sięgam po siebie. Ja łączę swoje przeciwności, ja łączę swoją energetykę, ja się po czymś podnoszę, ja walczę o swoją równowagę w życiu. I idziecie po to, kochani, bo tu się pokazuje, że zbierasz swoje energie, bo aż tęsknisz za samym sobą, tak? To, że ciebie nie ma takiego, czy takie, jaką byłaś, byłeś lata temu, miesiące temu, jakiś czas temu, pokazuje mi się, że o to właśnie zawalczysz w najbliższym czasie. Koniec jakichś zdrad, koniec jakichś oszustw. Idę po coś, stawiam na siebie. Przecudnie się trójko odbudujesz po wielkiej stracie, po wielkiej zdradzie, po wielkim oszustwie, po wielkiej niesprawiedliwości w twoim życiu. Być może po odejściu, rozejściu, być może po jakiejś śmierci jakiejś osoby, tak przyszło ci tutaj się borykać, ale wchodzisz na energetykę domu spokojnego, domu szczęśliwego, stajesz się cesarzową i dokonujesz dobrych wyborów. Mało tego, pokazuje mi się, że dla tych, którzy przeżyli wielkie zawody miłosne, wielkie problemy tutaj związane z partnerami, ze swoimi partnerami uczuciowymi, być może biznesowymi, ale to było wielkie oszustwo na dużą skalę, to chcę powiedzieć, że idziecie, stajecie, jesteście, tak. Ja jestem, dosłownie pokazuje mi się, ja jestem tu i teraz, ja jestem co cesarzowo, ja jestem tym cesarzem, ja dokonuję świadomych wyborów i to ja rozdaję karty w miłości i w życiu, więc moi drodzy,
tego Państwu życzę, bo to są przepiękne, to są karty budujące. Dlaczego to jest najważniejsze z tych trzech, z trzech gromadek czytanie? Ponieważ jesteście w energetyce dziesiątki mieczy, tak? Czyli tutaj może coś nastąpić, tu może być jakieś rozejście z pracą, z partnerem, ze spółką, może być, ale wy z energetyki dziesiątki mieczy wchodzicie w energetykę rycerza kielichów, czyli ciepła, dobra, luzu, spokojności, a mi to lotto, dosłownie mi to lotto, mi to lata kalafiorem, tak, dosłownie. Nie ma tutaj w was, tak jakby odchodzicie od czegoś, odrzucacie coś, zostawiacie wszelakie zależności związane z innymi ludźmi, zostawiacie to za sobą, kochani, czego wam bardzo mocno życzę, bo te nowe wam się należy jak najbardziej, tak. Natomiast jako jedyna gromadka macie to, że musicie przejść jeszcze przez dziesiątkę mieczy, czyli tak jakby jakiś etap, ten najcięższy etap musi się zakończyć u Państwa, ale to myślę, że w najbliższym czasie, bo to wy o coś zawalczycie. Niekoniecznie partner, partnerka, czy romantyczny, czy biznesowy, ale tutaj jest takie zawalczenie, tak? Zawalczenie, bo ulało mi się, mam pokokartkę czegoś i jakiś etap muszę zamknąć, a dalej to już nie będzie pod górkę, tylko, kochani, będzie z górki, bo tak chce właśnie los, tak chce właśnie los i karty krzyczą, bądź cwany, bądź przebiegła, tak troszeczkę inaczej podchodź do ludzi, inaczej podchodź do emocji, dlatego, że tutaj ktoś Cię zjadał przez całe życie, być może Twoje dotychczasowe. Pozdrawiam serdecznie, trójeczki, buziaczki, hej, pa!